Pani jest twarzą jednej z najpopularniejszych linii kosmetyków w Polsce i na rzecz czytelniczki też bardzo by chciał wiedzieć, bo ja dzisiaj czytałem komentarze pani, powiem, zanim do pani przyjechałem. Tak. Jaki jest pani sekret na tak piękny wygląd i taką urodę, no w takim pięknym wieku, jaki pani ma? Tak. Ja myślę, że najważniejsze to jest dbanie od strony naszego środka, czyli o to, jakie gromadzimy w sobie myśli, jakie gromadzimy uczucia, sen i bardzo dobry demakijaż skóry, zwłaszcza my kobiety, które malujemy się codziennie, tym bardziej ja uprawiając ten zawód, ta moja skóra narażona jest cały czas na kosmetyki, które zawierają bardzo dużo, niekoniecznie zawsze takich dobrych substancji dla naszej skóry. Oczywiście dobry krem, masaż, tak wszystkiego po trochu, ale na pewno musi to być dobra jakość. Kosmetyków jest bardzo ważna i to, co właśnie ma Bielenda, to są kosmetyki bez parabenów, bez silikonów. One są kosmetykami naturalnymi, dlatego ta nasza skóra natychmiast reaguje w kontakcie z kosmetykami właśnie wspaniale Bielendy, której firmę, którą mogę reprezentować i bardzo się cieszę, bo naprawdę jest bardzo, bardzo dobra. Jestem fanką tej firmy, odkąd się pojawiła na rynku, a jest już na tym rynku z bardzo dużym sukcesem już wiele, wiele lat. A ma pani jakieś takie rytuały codzienne, dzięki któremu na przykład lubi sobie pani myśleć, że no dzięki temu to mi pomaga, że właśnie mam taką piękną cerę i piękne zęby. Piękne zęby. Oczywiście, no tak jak mówiłam, jeśli mówimy już o tej sferze pielęgnacji, to przede wszystkim skóra musi być czysta, więc trzeba ją bardzo, bardzo dobrze wyczyścić i użyć odpowiednich kosmetyków, żeby ta skóra oddychała. No i masaż olejami. Myślę, że to jest podstawa.